Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Witamy w poniedziałkowym temacie dla reportera. Gospodarz programu Jarek Adamek jest z nami. Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. I czekamy na Wasze telefony pod numerem 65 529 55 29. Poniedziałek, 22 maja. Tak? Dobrze. Tak. No, jak ten weekend Państwu minął? Przyjemnie chyba. Grzegorzu? No bardzo przyjemnie. W pracy. Pracy. No widzisz, nie nudziłeś się, nie łaziłeś, nie zastanawiałeś się, co zrobić z tym dniem. Miałeś zajęcie. Otóż to. Zapraszamy Państwa do dzwonienia 65 529 5529. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Ja chciałam podziękować za piękne lustro w Wilkowicach. O. Było bardzo wszystko zrobione. Duszność jest o wiele lepsza i mamy nowe lustro. No, także kwiaty i motyle. Nowe lustro, jeszcze z tą, z folią czarną. Nie, kwadratowe jest, było okrągłe, takie małe. Okej, okay. No czyli kwiaty i motyle, tak? Tak, jak najbardziej. Gramy kwiaty i bardzo motyle. Bardzo szybko to było zrobione. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zarząd Dróg Powiatowych rzeczywiście mówiłem o tym lustrze i faktycznie dwa dni trwało i jest. Ono w ostateczności jakoś tam było ustawione, ale teraz widoczność to jest pierwsza klasa. Aż się chce tam jeździć. Tak, a my Państwa zachęcamy, żeby się do Wilkowic wybrać na wycieczkę, bo to piękna miejscowość. Jest lustro przy kościele koło księdza, jak to pani mówiła ostatnio. Tak, koło księdza. Gramy kwiaty i motyle. No to wracamy. Bardzo lubimy takie telefony, kiedy Państwo dzwonicie i mówicie, że jest zrobione, bo to znaczy, że rzeczywiście skuteczni jesteście Państwo w tych telefonach i to jest najfajniejsze. 65 529 5529. Kolejna rozmowa, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Pana serdecznie. Panie Jarku, ja tutaj ostatnio dzwoniłem od Krasińskiego 3. No. Ta latarnia już w ogóle nie świeci prawie. Krasińskiego 3, latarnia tak. Padła. No może czekała, aż padnie, to wtedy dopiero te służby. No może czekała, aż padnie, no nie wiadomo, nie? Dobra. Okej, okay, przypomnijmy się. Tak, pozdrawiam całe Radio Elka i pana Jarka szczególnie. A my, dziękuję bardzo, a my pozdrawiamy zarząd... Zdrówka życzę. Dziękujemy. Pozdrawiamy zarząd dróg i ekipy, które wymieniają czy naprawiają lampy, to są chyba z tej spółki energetycznej, która ma umowę z miastem. Słuchajcie, Krasińskiego 3. Jakby nie było, reprezentacyjna ulica w mieście, więc wypada, żeby latarnie się paliły, zwłaszcza, że spacerujących wieczorami całkiem sporo. Niektórzy chodzą i krzyczą. Taka prawda. Emocje takie po prostu. Emocje są w ludziach, bo to maj, wiadomo, rozpiera energia. Właśnie widziałem, że ktoś próbował bardzo wywalić kosz na śmieci na Słowiańskiej obok Wydziału Rozwoju. Ale nie ćwiczył wcześniej widocznie. Nie wiedział chyba, że jest przytwierdzony, ale no niestety jest uszkodzony, jest przekrzywiony, nie wygląda to fajnie, no ale komuś właśnie poszło w mięśnie, a nie w zwoje. O. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Nie wiem, czy się dobrze zadzwoniłam. Bardzo dobrze. Radio Elka. A jeżeli do Radio Elka, to w ogóle idealnie. Tak, słuchamy. Znaczy dzwonię w takiej sprawie, ponieważ przy stacji Orlen jest taki pas zieleni na ulicy Kazimierza Wielkiego w Głogowie. A, to pani się dozwoniła, to moment. Pani, czy pani pozwoli, że pani przerwę, gdyż proszę. Dozwoniła się pani do Radia Elka Leszno. A zachęcam, żeby zadzwonić do Radia Elka Głogów. Grzegorzu, tak? Masz tam ten numer pod ręką? Podaj pani. Proszę zapisać. Może pani zapisać?
Tam jest numerek 726 114 i jeszcze raz 114. 114 i 114. Tak. 726, 114. Tak, jest. Tak, i tam koledzy czuwają, także śmiało to, załatwi to pani z nimi na pewno, tylko ich odpowiednie miejsce. Dobrze, dziękuję. Ich jurysdykcja, o, tak to się nazywa. Dziękuję pani, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam. Głogów przepiękny, śliczny. No, a podobał ci się Głogów, jak był jeszcze taki troszeczkę... Mniej śliczny? No. Jak byłem młody, tak, mi się zawsze Głogów podobał. No, wiesz. Nie pamiętam, co prawda, czasów Piastów, ale na pewno też był. Wie, czy w poprzednim wcieleniu tam nie mieszkałeś? O, nie wiem. Ale bardzo, bardzo polecamy państwu także na niedzielną wycieczkę, bo to niedaleko, a miasto naprawdę ładne i jest gdzie pochodzić. 65 5 29 5 5 29. A propos zwiedzania, moja córka była wczoraj na wycieczce we Wschowie i wróciła zachwycona. Mm-hmm. Zachwycona, mówi, jakie to jest ładne miasto. Także... A dotąd nie miała tej świadomości? No, dotąd jakoś tak nie bardzo. Wschowa od blisko, coś tak, jakieś miasto, a zrobiła sobie wycieczkę bardzo solidną i mówi, co za ładne miasto. No proszę bardzo, zachęcamy. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzwonię z osiedla Przyjaźni. Wyjeżdżając z ulicy Czechosłowackiej, konkretnie w lewo, tam już nic nie widać. Tak, są takie wielkie krzaki i trawa rośnie. Czechosłowacka, wyjazd... W lewo. W lewo, dobrze. Na Leskowskiego, w stronę Nowej Wsi. Rozumiem, dobrze. Dziękuję bardzo. Dzięki. Oczywiście pójdzie prośba. A chociaż widzę, że wykaszają. No, widzimy, że jest... ekipy cały czas pracują i ostatnio co tak ładnie wykoszone. Park Johnstona na przykład, bardzo ładnie wykoszony. Ja bym zapraszał tutaj do parku przy PWSZ-cie, teraz to się nazywa Akademia Nauk Stosowanych. Tam bardzo wysoka trawa jest. Ta wygląda troszeczkę... Znaczy, chyba, że tak ma być. Znaczy Grzegorz, to zawsze jest ta dyskusja... No właśnie, ja też nie wiem, właśnie nie wiem. Dlatego... Czy ma być, czy nie ma być, bo... Ale jak tam ma być, to zapraszam, żeby było. A jeżeli nie ma być, to... To niech tak będzie. Zapraszamy, żeby nie było. Otóż. 65 5 29 5 5 29. Czekamy. Ktoś mi ostatnio mówił, że tak gdzieś w Warszawie też tak jest, że trawniki wysokie są. Bo to podobno jest tak, że to tam jest wtedy chłodniej, że to wodę troszkę lepiej przechowuje. No takie są twierdzenia. I mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja dzwonię w takiej sprawie, żeby te służby odnowiły te pasy, po prostu poziome znaki dla przejścia dla pieszych. Po prostu chodzi o cały Rawicz. A widzi pan, bo już chciałem mówić, że Leszno... Niektóre są tak już zamazane, że pieszy musi szukać pasów, gdzie ma przejść, nie? Niektóre zamazane, ale chodzi o cały Rawicz. Dobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No mam nadzieję, że Rawicz... też będzie odnawiał oznakowanie poziome. Wiem, że Leszno właśnie rozstrzygało przetarg na te usługi, więc pewnie wkrótce na ulicach Leszna pojawią się ekipy malujące. Obietnica była taka, że poza godzinami szczytu to będzie robione. Nocą. Zwłaszcza w godzinach nocnych, ale wiem, że Leszno takie oznakowania będzie odnawiało. Mam nadzieję, że Rawicz i inne miejscowości także, ale tam przypomnimy się panu burmistrzowi Kubikowi, żeby tak jednak trochę w tę białą farbę zainwestować. No, co zrobić? I chyba, że macie jeszcze jakieś bardziej eleganckie przejścia. Mamy telefon. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Jarku. Witamy. Mam takie zapytanko. Co się stało w tej chwili z Unią Leszno, że u siebie na torze przygrywają z Częstochową? No przecież i tak nie można robić. Jeżeli Janusz Kołodziej potrafi jeździć na torze, a reszta... Nie rozumiem, nie wiem, czy one mają silniki od odkurzaczy, czy od motopompy. Bo jeżeli jeden zawodnik potrafi jeździć, robi nad komplet i wszystko porabia. A reszta po prostu, no nie wiem, czy Unia Leszno zawodzi, albo trzeba zmienić może trenera, albo stoi było z torem, bo naprawdę, bo tak Unia Leszno nigdy nie jeździła u siebie na torze. To słabawo było, faktycznie. No troszkę oglądałem, no powiedzmy. No więc właśnie. Ja dostałem takie nerwy, że myślałem, że telewizor wyrzucę przez okno. No niech pan nie robi takich rzeczy, no. To jest tylko mecz. No ja wiem, ale... No, kurczę, ja dużo meczy oglądałem, cały też na żywo oglądałem. Też mecze przewracali się i cyrki wyrabiali. I co się okazało? Wygrywali.
i na obcych torach u siebie torem wczoraj wygrał. No piękny mecz. I proszę, o czym to rozmawiamy? 46-44 pokonał Motor Lublin. Taki zmarzlik. I co zrobił zmarzlik mądry? No i wie pan, co się teraz w Lublinie dzieje, jak wszyscy dzwonią w Lublinie do radia i mówią, co ten zmarzlik? To jest dopiero, nie? Wszyscy myślą, że Lublin to jest... Bo sam zawodnik nie wygrywa meczu. I pieniądze tak chyba... Samo i pieniądze też chyba nie wygrywają. Tak. No nie, Janusz Kołodziej. Ty sam nie wygra meczu. Jakbyśmy mogli zrobić mecz Janusz Kołodziej kontra reszta świata, to na pewno by wygrała. O, właśnie, to by było dopiero konfrontacja. Ale pozdrawiamy... Ale tylko w Lesznie na stadionie. Tak, pozdrawiamy pana Janusza bardzo serdecznie. Kawał dobrej roboty. Ja tylko bardzo pozdrawiam za taką naprawdę... No, za taką piękną jazdę w Lesie, naprawdę. A dzisiaj po południu jest magazyn sportowy, tak, Grzegorz? 18.15. Będzie można sobie, tam na pewno podsumowania jakieś będą i komentarze, także zapraszamy do słuchania, tam wtedy specjaliści będą rozmawiać, bo my z Grzegorzem to tak troszkę się znamy, nie że wcale, ale... Ja tam żużę to z pieca ja tam bardziej... Tak, nie wiem, ale dzisiaj powiem tak, na Eurosporcie jadę dzisiaj z mecz Anglii o 19.00. Musi pan wybrać albo magazyn sportowy w Radio Elka, albo Liga Angielska. No chyba wybiorę magazyn sportowy. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dziękuję. Myślę, że Michał Konieczny już się cieszy, że ma wiernego słuchacza na dzisiejsze popołudniowe spotkanie. A teraz Unia jeszcze jest osłabiona, bo ten najmłodszy taki Parnicki niestety złamał sobie coś tam, nadgarstek chyba. A przecież zastępował Chrisa Holdera. No i co teraz? I co teraz? Na pewno ten temat także będzie poruszany. No, kibice Żuszna. No, myślę, że rzeczywiście mają dość nerwowy czas i tęsknią za czasami. Kiedy było nudno. Kiedy było nudno, bo co mecz to Unia wygrywała i po prostu marzy, ile można, nie? No, cztery razy z rzędu. Teraz macie przynajmniej emocje. No, tylko nie wyrzucajcie telewizorów przez okno. Nie ma sensu. Bo ludzie spacerują. Szkoda sensu. Telefon. Odbieramy, dzień dobry. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Witamy. Chciałbym poruszyć temat elewacji w klubie, która została popisana sprayem. Chciałbym też zaznaczyć, że faktycznie byłem zobaczyć, bo ogólnie jestem mieszkańcem klubu. Okay. I chciałbym zobaczyć tutaj, jak to było zrobione. No, banda powinien być bezapelacyjnie ukarany. A co to za elewacja jest? Białego Domku, on tutaj był teraz remontowany. Zdewastował go. Moment, jestem z Krobi, nie wiem, co to jest Biały Domek. Wstyd się przyznać. No, to jest domek, teraz będzie urzędowy. To kiedyś był MOP, urzędował. Aha, i tam ktoś pomaział jakąś farbą, tak? Tak. Ale do czego zmierzam? No mówię, no tutaj bezapelacyjnie ten człowiek powinien być absolutnie tam złapany, ukarany, bo to jest, po bandzie. Ale mówię, chciałem zobaczyć teraz w niedzielę, jak to faktycznie, co tam się stało. No ale też chciałem zwrócić uwagę, jak elewacja jest wykonana niestety. No. Aha. Średnio to wygląda, nowa elewacja, a jest nie za bardzo zrobiona. Jest krzywa, także kierownik budowy, czy kto tam jest odpowiedzialny za to z gminy, no powinien zwrócić na to uwagę, bo no jakoś to szału nie robi. Ale ten, co pomaział, to tak chciał może zwrócić uwagę na tę elewację. Co on tam napisał? Ale słabo zrobiona elewacja. Słabo. Jakie hasło wypisał? Poprawcie tę elewację. No i oni wtedy muszą tę elewację. Troszeczkę inne, tam już nie pamiętam. Coś tam zaczął o Bogu, ale to już tam nie chcę wnikać, co on tam napisał. Tylko też mówię, no ludzie chodzą, patrzą, no bo to było dość głośne teraz, bo to świeży temat, parodniowy. I ludzie chodzą i też tam zwracają uwagę, jak jest ta elewacja też wykonana, jakby nie było. Okej, dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie. Napisał na pewno, o Bogu, jaka elewacja. O Boże, co za elewacja. Albo o Panie, kto to panu tak... Wandali nie pochwalamy absolutnie. Niech sobie tą farbą też może strzykną gdzieś w coś sobie. Czas na przerwę. No i nasza fantastyczna koleżanka Lena Wyskerska mówi, że będzie artykuł o tej pomazianej ścianie. Zresztą zobaczyłem te napisy. Napisy zasadniczo mają zachęcić do idei socjalistycznych. Powiem, nic tak bardzo nie... I to z Bogiem? Też
w sensie, że... No nieważne. Natomiast, no naprawdę, ktoś próbuje w ten sposób szerzyć swoje jakiekolwiek polityczne sympatie, to raczej skutek jest marny, no. Ja powiem szczerze, nie zachęcił pan, czy pani, czy nie zachęcił Łoś do tego, żeby poprzeć tę ideę. Odbieramy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Odnośnie tego wykaszania jest takie coś jak ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która nakazuje na wójtów obowiązek wykaszania tych traw i tak dalej. Ale wszędzie, czy na tych miejscach takich niebezpiecznych? Wszędzie. Każdy pas zieleni, który przylega do drogi, który jest własnością gminy. Czyli jednak, to sobie tam nie można. Właściciel ma tylko obowiązek wykaszać na swojej posesji, a reszta, to co przylega do naszych dróg, jest gminne. I oni mają obowiązek to wykaszać. Okej, dziękujemy panu bardzo za te informacje. Czyli te idee takie ekologiczne, jak widać, nie zawsze współdziałają z przepisami prawa. Może będą zmieniać przepisy prawa. No, jak wiemy, nasz parlament tworzy tych praw masę i zmienia jeszcze więcej. 65 529 5529, odbieramy. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja dzwonię w sprawie wczorajszego dnia na placu Meciga i Straży Miejskiej. Okej. No, miałem tą szczęście, że przyjechałem do pracy, no i niestety cały postój taksówek był zajęty przez samochody gości, którzy przyjechali do kościółka na komunię. Aha. 16 samochodów stało na postoju taksówek. Nie było możliwości postawienia auta. Pozwoliłem sobie zadzwonić na Straż Miejską, gdzie kolega mi powiedział, że na pewno nie przyjadą, no ale spróbowałem. No, dostałem informację, że jest jeden patrol, jest na interwencji, że przyjadą. Odczekałem godzinę. O godzinie nieśmiało pozwoliłem sobie zadzwonić drugi raz i przeszkodzić panu. No to już była inna rozmowa, już pan był bardzo zły, że w ogóle dzwonię. I powiedział, że w kolejności zgłoszeń przyjeżdżają. Wcześniej nie mówił, ile mają tych zgłoszeń. Na moje pytanie, ile zgłoszeń było przede mną, zasłonił się tajemnicą służbową. Nie wiem, czy to jest taka straszna rzecz, żeby powiedzieć, że ma 5 interwencji czy 6. Po tym zasugerował mi, że mogę zadzwonić sobie na policję. Ja powiedziałem, ja panu zgłaszam problem, to proszę zadzwonić na policję. Nie, no, on nie będzie nigdzie dzwonił, bo to ja jestem świadkiem tego zdarzenia. Oczywiście przez 2 godziny, dopóki się msza nie skończyła, interwencji nie było. Chyba nie tędy droga. Ojej, no... Wczoraj faktycznie tak było, że chyba były 2 komunie albo 3 komunie. Zgadza się, tylko była tak ładna pogoda, że do kościoła nie trzeba wjeżdżać samochodem. Leszno jest piękne, duże, można było zaparkować gdzie indziej. Po to są znaki, żeby je... Tak, no tu nie dyskutuję, bo jest znak rzeczywiście, no. Tam jest zakaz i tyle, natomiast no... Tu jest mało tego, tu jest zakaz ruchu i postój taksówek. A pieniążki z interwencji Straży Miejskiej zostają w Lesznie, a z policji niekoniecznie, więc tak. Była okazja, ja nie mówię, że od razu karać najwyższymi mandatami, ale tak, dla przypomnienia. Dziękuję panu. Miłego dnia. No rzeczywiście, wczoraj były komunie w tych wszystkich 3 kościołach, które są w centrum Leszna. No, chyba jest potrzebny ten parking, które tam zapowiadają koło ćwiczni, tylko czy taki gość komunijny pojedzie zaparkować koło ćwiczni i przyjdzie, nie? Jak ma tu ulicę. Chociaż mówię, no ma znaki, no ale... No dobrze, pozdrawiamy serdecznie strażników miejskich. Głos pana z postoju taksówek, jak państwo słyszycie, więc... No, tak było wczoraj. Odbieramy telefon. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja chciałbym pozdrowić tą osobę, taką grupę, bo nie wiem, czy państwo słyszeli, to, co wydarzyło się w Wistarii wczoraj, w sobotę na niedzielę. Otóż pewna grupa, tam był płot odświeżony przy kościele i wszystko, i ten płot został samymi wulgaryzmami na Lecha Poznań, a wychwalając Unię Leszną. Mam taką nadzieję po prostu, że policja będzie tak działać i tą grupę złapią, bo to jest
został zniszczony płot przy kościele i kilka bram ogólnie przy Pegerach i na wiosce, mała wioska, a typowo widać, że jakaś grupa najprawdopodobniej młodzieży dostała się do puszek z farbą. Aha. No i wymalowali to, co było odświeżone, to jest pomalowane, są same wulgaryzmy i tyle, nie? Aha. No tak. Więc tutaj nadzieja teraz w policji, że jak tą osobę dorwą, bo też elewacja na bloku została zniszczona, że jak tą grupę dorwą, no to odpowiedzą o to za to, nie? No ja bym im kazał to szczoteczkami do zębów po prostu przez tydzień zmywać, ale dobrze. No dziękujemy bardzo. Oczywiście duża dewastacja, bo tak jak pan mówi, wzdłuż wsi chyba szli i smarowali wszystko, co się dało wysmarować, okazując niezwykle ciepłe uczucia pod względem drużyn sportowych. Co jednych mam, tak, a drugich nie. No słuchajcie, no co mam powiedzieć? No jak tamtej krobi, tutaj w tych długich, starych... Nie wiem, a pamiętasz te czasy, że kiedyś to malowali sobie twarze na przykład i ciała? No to niech sobie malują. Niech sobie malują twarze i ciała do upadłego. Natomiast, no nie wiem, wysyp debili mieliśmy chyba w ten weekend po prostu taki srogi. Nie wiem, jaka była faza księżyca, że ich tak... Faza po prostu. Najgłupsze pomysły, jakie mogą przyjść do łba, to przychodzą i tak witamy, jak widzicie, na antenie. Szeroko. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, tego pana zawsze się dzwonił. No to kibice Unii nie smarują okolic, tylko zaczęli kibice Lecha Poznań. Przyjechali tutaj jacyś kibice, czy tu mieszkający w okolicy i malują hasła klubu, który znajduje się 100 kilometrów obok, obrażając przy tym Unię. Unia tylko odpowiada. Nie. Ale jak Unia odpowiada, kochany panie, kochany panie słuchaczu, jak Unia odpowiada? Unia w ogóle po pierwsze nie ma z tym wspólnego, to tak w ogóle, a po drugie, no co... Święta wojna, tak? Ja bym zrobił jakiś taki, wiesz, panel dyskusyjny. Ale może jaki pan... Wynająć może MOK albo coś innego i niech się spotkają, niech podyskutują kulturalnie. Wynająć kawał ścian. Nie, ale to nie ma, że się kulturalnie. No przepraszam, aha, że ja... czekaj. Jedną ścianę taką z jednej strony malują jedni, a z drugiej drudzy. Nie, no ja nie wiem. Nie, no, ja... Roger Waters by mi pomógł. Ja rozumiem, ja bardzo szanuję moich słuchaczy, wszystkich, jak wiecie, kocham was i tak dalej, ale jak ktoś mi mówi, smarowali, bo kto inny posmarował... No, nie wiem. Oko za oko, ząb za ząb. Ale co, no dobrze, moje oko, twój ząb, tak, Grzegorz? Mamy nieporozumienia, wyjaśniamy sobie, ty bez zęba, ja bez oka. Ale tu tak jakbyśmy nagle zaczęli bić ludzi na ulicy, tak? Mhm. Ty podchodzisz do człowieka i mówisz, to ja za moją prawdę walnę tego człowieka, a ja zamiast tobie oddać, to też walnę innego człowieka, nie? No w sumie jakiś pomysł jest. No jak dla kogo? Dla mnie absolutnie kretyństwo, powtarzam i będę to powtarzał i nic z tego nie usprawiedliwia. To, że przyjechali debile kibicujący jednemu klubowi i zamaziali jakieś tam miejsca, to nie znaczy, że debile kibicujący innemu klubowi w ten sposób mają się mścić. Na kim oni się mszczą? Na mieszkańcach tej wsi? Na ludziach, którzy podatki płacą, bo trzeba będzie z ich podatków zapłacić, zamiast dać, nie wiem, no, na co, no. Już nie mówię o tych szkołach, przedszkolach, czy tych biednych dzieciach, natomiast, no, na pewno gmina by miała lepszy pomysł na wydanie pieniędzy podatnika, niż zamazywanie kretynizmów wypisywanych przez tych, którzy muszą pomścić, bo ci przyjechali. Nie rozumiem. Dobra, okej. Okay. Przy poniedziałku mi się ciśnienie podniosło. Znacznie. 65 529 5529. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ja dzwonię w takiej sprawie o naszej służbie zdrowia. Chodzi mi głównie o gabinety stomatologiczne. Ja. Miałem takie nieszczęście, że w święta Wielkanocy, w Wielką Sobotę wieczorem zaczął bolić mnie ząb. Mhm. Obdzwoniłem wszystkie gabinety, jakie znalazłem na internecie, w Lesznie, w Kościanie, w Rawiciu, wszędzie żaden gabinet nieczynny. Chcę mieć taką sprawę, czy wiem, że już na NFZ raczej gabinetów stomatologicznych nie ma. Jest jakiś. Ale problem. Chodzi mi, czy jakieś gabinety prywatne nie mogą mieć dyżurów. Wiem, że każdy chce mieć święta, no ale bóle nie wybierają, nie? I czy nie można by było jakieś tam zrobić dyżurów w takie dni świąteczne, bo jak byłem w aptece po leki, mhm. I pani aptekarki mówiły, że nie byłem pierwszy z takim problemem. No. Znaczy takich jak ja, to by było więcej się w te święta znalazło, nie? Ale chciałbym... Też byłem skłonny jechać do Poznania, bo znalazłem na internecie w Poznaniu, że gabinet był czynny,
ale no nie mogę się dodzwonić. Nie wiedziałem, czy faktycznie jest czynny, czy nie. No, tak. Moim zdaniem to jest pomysł, na który można rozwiązać na dwa sposoby. Albo wprowadzić jakiś ustawowy obowiązek, żeby dyżurowali, chociaż na pewno nie będzie im to w smak. Albo jakiś stomatolog znajdzie sobie fajną niszę rynkową, że akurat on będzie czynny 24 na przykład godziny piątek, świątek i może to, ale możemy to tylko na razie sugerować. Wiem, że rzeczywiście no państwo dentyści, to jest akurat branża, która chyba nie narzeka na brak klientów. Tak, tak. Więc no raczej ona ustala reguły niż my. No okej, jest problem. Może państwo macie jakiś pomysł, żeby go rozwiązać. Moim zdaniem fajna nisza dla kogoś, kto wchodzi na rynek. Jakiś nowy stomatolog, który się pojawia i no jak on się ma tutaj przebić. Na przykład wprowadzając to, że jest na każde zawołanie na jakimś, pod jakimś numerem telefonu. No nie musiał być na każde zawołanie, ale po prostu na jakieś dyżury tam sobie, nie wiem, bo oni chyba należą do jakichś, nie jest każdy chyba sam sobie, tylko należą do jakiegoś, nie wiem, czy związku, czy jakiegoś tam tego, nie wiem, jak to tam jest u nich. No nie należą, ale wie coś... pan, no to jest taka branża, że tak jak mówię, no nie muszą. No teraz czy im wprowadzić obowiązek? To już by trzeba jakieś prawo ustanowić w Polsce, że jest obowiązek, że w każdej gminie na przykład jeden gabinet pełni dyżur. Wreszcie to tamtych gabinetów mamy parę dziesiąt, ale jak jest w gminie, jak są w gminie dwa, to mogą mieć problem, albo jeden. No ale to nie musiałby być w gminie, po prostu mógłby tutaj na przykład na powiat leszczyński Wreszcie, czy tam w Rawiczu, to jest, jakby, no dzisiaj nie ma problemu z dojazdem, nie? Żeby się gdzieś przemieścić. Fajny temat na podyskutowanie, czy mają państwo jakieś pomysły, jak to zrobić, żeby rzeczywiście w takich sytuacjach bardzo trudnych, jak jest długi weekend, jak jest właśnie taki czas świąteczny, są trzy dni, co ma ten biedny człowiek z bólem zęba zrobić. No, to jest naprawdę problem, duży problem. Dziękuję panu bardzo. Temat na dyskusję. Może pociągniemy ją jutro. Dziękujemy bardzo i zdrowia życzymy panu i pańskim zębom. No jest rozwiązanie jedno. Wyrwać wszystkie zęby i... No ale wiesz, że dentyści to nie tylko zaraz zęby, ale to sam jest w tych okolicach też, nie? No. No, więc... Mamy już 15 minut do godziny 10. Czy kończymy, czy jeszcze jeden telefon? A masz telefon? Masz. No to na szybko. Dzień dobry. Witam. Chciałbym już tak zakończyć definitywnie ten temat tych tutaj graffiti nieszczęsnych, które są w Krobi i w okolicach. Może gminy by tutaj chyliły czoła do jakiegoś muralu, żeby się młodzież wyżyła. Ale z tego co wiem, młodzież woli się wyżyć w taki sposób partyzancki niestety. Bo taka na legalu to żadna przyjemność. Ale są ludzie, bo tutaj przecież w Gostyniu są piękne lewacy porobione murale i także... Wie pan co, ja panu powiem tak, są piękne murale, są dzieła sztuki, robią to artyści, a człowiek, który chce napisać Lech, tak, Unia nie, mówiąc łagodnie, tak? Oczywiście. To jego ta sztuka nie interesuje w ogóle. On nawet taki mural zamarza tym swoim manifestem życiowego sensu, że ten klub jest okej, a tamten jest... cecha. Dziękuję panu bardzo. Miłego dnia i pozdrawiam wszystkich moich słuchaczy i nie pozdrawiam tych, którzy sobie w ten sposób maziają po różnych miejscach. Życzę wszystkim miłego poniedziałku. Słyszymy się we wtorek o 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.